Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 141. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zazwyczaj zapraszam gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu, ale raz w miesiącu mam dla Was odcinek solowy, tak zwane holistyczne inspiracje i jest to zbiór różnego rodzaju książek, produktów, programów i. Rzeczy, nazwijmy to ogólnie, które zainspirowały mnie, zaciekawiły, spodobały mi się w minionym miesiącu i uważam, że są godne polecenia. I bardzo jestem wdzięczna Wam za to, że słuchacie tej formy i sobie, że ją wymyśliłam dlatego, że sprawia ona, że z większą uważnością podchodzę do mojej codzienności przyglądam się temu, jakie wrażenie robią na mnie różne doświadczenia, jak się z tym czuję i po prostu na przestrzeni miesiąca to wszystko dla Was spisuję, no i taką praktykę uważności polecam wszystkich, moim motywatorem jest między innymi ten podcast, także Zapraszam Was serdecznie. Wiem, że jest wiele osób, które bardzo lubią solowe odcinki, także dziękuję Wam za to. Mi trochę zajęło przełamanie się do tego mówienia w pojedynkę, do tego monologu, bo jednak czuję się nadal bardziej komfortowo, kiedy siedzi ktoś ze mną, ale myślę, że warto się przełamywać, dlatego że jest wiele ciekawych rzeczy, które chcę Wam powiedzieć. I mam też co miesiąc taki dylemat, bo mam ochotę niektóre rzeczy powtarzać, ale może zamiast się zadręczać, powiem Wam tak. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym co ja rekomenduję i czym się otaczam na co dzień, naprawdę słuchajcie tych odcinków regularnie albo wracajcie do nich, bo większość tych produktów, już umówmy się, że to są produkty o których mówię, to są rzeczy towarzyszące mi cały czas, na przestrzeni miesięcy. Ja nie jestem raczej osobą, która w kółko testuje coś nowego, zmienia, szczególnie właśnie w takim świecie Gastronomiczno-kosmetycznym, choć aż sama się zawahałam przez mowę, to powiem Wam szczerze, nie, nie wiecie tego pewnie o mnie, ale jestem osobą, która bardzo często zmienia zdanie i potrafię podejmować różne dziwne decyzje w nieoczekiwanych momentach. I tak jak potrafię jeść jakieś, jakieś śniadanie przez kilka miesięcy i potem nagle zaprzestać na wieki. Tak mimo wszystko mówiąc to. Naprawdę głęboko wierzę i też patrzę sobie na te listy, które przygotowywałam wcześniej, że te rzeczy naprawdę ze mną zostają. Także zaglądajcie do archiwalnych materiałów, bo wydaje mi się, że warto, a ja nie będę się po prostu powtarzała. Na samym początku, może kilka słów w ogóle o kwietniu. To był miesiąc, który mam wrażenie, że minął jak 5 sekund. A jednocześnie, że wydarzyło się 5 lat. Nie wiem, czy też macie czasami takie wrażenie, że czas jednocześnie płynie super szybko i super wolno. Ja mam tak bardzo często, ale wydaje mi się, że rok 2021 to jest już absolutny hit, dlatego że mamy maj i pytanie brzmi, jak to się stało. Tradycją tych odcinków solowych jest to, że ogłaszam, jaki cel charytatywny będziemy wspierać. W tym miesiącu, bo z początkiem roku zainspirowana książką, o której mówiłam, czyli Zacznij myśleć jak mnich, polecam serdecznie, taka dodatkowa polecajka na start. Postanowiłam, że wraz z nowym rokiem będę przekazywała część swoich dochodów na cele charytatywne. Oczywiście nie umiałam się zdecydować, co jest dla mnie najważniejsze, więc pomyślałam, że fajnym pomysłem będzie każdego miesiąca wybierać sobie coś nowego, bo też każdy miesiąc kojarzy nam się z. Może z innym celem jest jakaś inna myśl przewodnia i inne potrzeby społeczeństwa i świata. Oczywiście no my tego świata prawdopodobnie poprzez te zbiórki u mnie nie zbawimy, ale wierzę w to, że ziarnko do ziarnka i małe cegiełki się liczą. Także nie wiem, czy wiecie, choć pewnie wiele z Was tak, maj jest światowym miesiącem zdrowia psychicznego. Dlatego też Fundacja którą zdecydowałam się wesprzeć w maju, to jest F. i jej główną misją jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. Oczywiście ten fragment przeczytałam. Wygląda to u mnie tak, że każdego miesiąca 10% ze sprzedaży produktów elektronicznych w moim sklepie internetowym przekazuje w tym przypadku fundacji F. i króciutko o tych produktach znajdziecie je na karolina ukośnik sklep i są to moje e-booki, choć jest też audiobook o zdrowym stylu życia, e-book kulinarny, jest też codziennik w wersji elektronicznej i jeśli to co teraz mówię nic wam nie mówi, to zaglądajcie po prostu do opisu i znajdziecie tam więcej informacji i też co tydzień to podkreślam, że Kupowanie produktów elektronicznych jest takim symbolicznym sposobem na to, nawet nie symbolicznym, jest realnym sposobem na to, za szybko mówię, a dopiero początek, muszę się uspokoić, jest realnym sposobem na to, aby wesprzeć mój podcast. No a przy okazji są to oczywiście produkty zero waste, także nie ma tutaj śmiecenia. Wszystko jest na Waszym ekranie. Co nas czeka w dzisiejszym odcinku? Będzie kilka słów o książkach, będą podcasty, będzie całkiem sporo o jedzeniu, choć głównie o piciu. Parę słów o kosmetykach, odrobina wellnessu i mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas. Zaczynamy od książek i powiem Wam szczerze, że trochę zaniedbałam czytanie w tym miesiącu. Wydaje mi się, że rozpoczęłam rok 2021 naprawdę w niezłym tempie, ale to też. Jest dobry czas, żeby przypomnieć sobie, że to nie jest wyścig i to jest te pewne moje przekleństwo, o którym możliwe, że kiedyś Wam mówiłam. Zależało mi zawsze, żeby czytać dużo, żeby książki przeczytać, a nie delektowałam się prawie wcale samym procesem, <noise> w ogóle ciekawostka. Proces. Jest hasłem przewodnim, takim słowem przewodnim, które wybrałam sobie na ten rok. Także może właśnie ta stagnacja książkowa jest dla mnie taką lekcją, żeby się uspokoić i wcale nie muszę niczego udowadniać Wam, że przeczytałam pięć książek i to czyni mnie jakąś bardziej wyedukowaną czy ciekawszą. Nie wiem, choć może są osoby, które tak pomyślą. To nie jest tak, że nie czytam wcale. Są książki, które gdzieś tam rozgrzebałam i pomyślałam sobie, że na początku miesiąca, czyli właśnie w tych holistycznych inspiracjach, będę Wam też mówić, jakie książki teraz czytam, bo może macie ochotę poczytać je ze mną. Dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. W każdym razie, jest książka, którą przeczytałam. To było chyba na początku miesiąca, wydaje mi się, że podczas przerwy świątecznej i zostałam totalnie w klimacie zeszłego miesiąca, książki o relacjach podbiły miniony podcast polecam je nadal bardzo serdecznie i książka o relacjach książka o miłości jest tą pozycją którą udało mi się przeczytać właśnie w kwietniu i jest to książka, która nazywa się Hashtag Love. Jak kochać w XXI wieku taki podtytuł to jest Stwórz happy end na własnych zasadach a jego autorką jest dr Olga Kamińska, ekspertka od miłości. I jest to bardzo fajna książka. Powiem szczerze, że dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Jest to książka popularno-naukowa, napisana w bardzo przystępny sposób i mam ją teraz w ręku i tutaj ktoś pięknie napisał, że... Olga Kamińska pokazuje, jak silny wpływ na nasze emocje i uczucia mają biologiczne procesy ukształtowane ewolucyjnie w mózgu. Autorka w przystępny sposób pomaga czytelnikowi zrozumieć siebie w tym niezwykle ważnym aspekcie życia, jakim jest miłość. Gorąco polecam jej książkę. powiedział profesor doktor habilitowany Jan Wójcik, także bardzo podoba mi się to, że mm, pokazana jest właśnie miłość na. Różnych etapach rozwoju naszego gatunku. Bardzo ciekawe są te części, właśnie o mózgu, o chemii w naszym mózgu, czyli w jaki sposób to ona poniekąd kontroluje to, w kim się zakochujemy i jak czujemy się względem danej osoby. Ciekawy jest też dział o sposobach, to się nazywa, o stylach przywiązania. Bardzo, bardzo interesujący, moim zdaniem, temat. Więc jeżeli interesują Was. Związki, relacje od strony takiej właśnie naukowej, biologicznej, to naprawdę uważam, że to Was zaciekawi. Przeczytałam to praktycznie jednym ciągiem. Jest tutaj dużo fajnych działów, poddziałów. Jest też trochę o konfliktach w związku, o sposobach ich rozwiązywania czy o fazach zakochania i miłości. Naprawdę bardzo fajne. Polecam serdecznie. A jeśli Was interesuje, co czytam teraz, to jest to książka Ajurwedejski Detox. Kocham Ajurwedę, bardzo chciałabym pojechać do Indii, się jej nauczyć, także myślę, że z tej książki wyniosę bardzo dużo i dam Wam znać, jak mi się podobała i może przekażę Wam. Częściowo to, co z niej wyciągnę. I druga książka, też bardzo popularna, chyba w zeszłym roku, czy nawet dwa, trzy lata temu, to jest książka Czując o emocjach. Ale ją na chwilę wstrzymałam, dam Wam znać za miesiąc, czy mam ją za sobą i co o niej sądzę. I jeszcze jest jedna książka, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. I nie jest to klasyczna książka, aczkolwiek jest to książka z, mojego, z mojej ulubionej kategorii, ponieważ jest to książka kucharska. Uwaga, jest to książka którą napisała moja koleżanka Viola Urban, którą możecie znać z bloga kulinarnego, Viola y, Okiem Dietetyka. Blog nie nazywa się Viola Okiem Dietetyka, tylko Okiem Dietetyka, ale autorką jest Viola. I książka nazywa się Dieta na Roślinach. Powiem Wam tak, ja kocham książki kucharskie, widziałam w swoim życiu bardzo dużo wegańskich książek, mam... Wiele w swoim arsenale, część w domu rodzinnym, bo moja mama korzysta namiętnie z książek, głównie jadłonomi. Ja mam dużo swoich, w większości zagranicznych. Korzystam z nich raczej jako z inspiracji, kocham je przeglądać, bardzo rzadko przepisy odtwarzam ale nie ma jak książka fizyczna. Po prostu dla mnie przeglądanie takiego albumu, właśnie takiego albumu, bo nie jest to dla mnie zwykła książka, tylko po prostu cudowny album, jest to niesamowicie przyjemne doświadczenie. Na pewno jest, są wśród Was osoby, które też tak mają. Dlaczego mówię o książce Violi? Po pierwsze, dlatego, że mogłam na żywo przetestować te przepisy na Teneryfie, ponieważ gotowałyśmy sobie wzajemnie z dziewczynami podczas naszego wyjazdu w grudniu i Viola zrobiła nam przepisy z tej książki i już wtedy skradły one moje serce, ale powiem wam, przejrzałam tę książkę po raz kolejny, ostatnio na żywo, i stwierdzam, że to są po prostu genialne przepisy. I tak jak mówię. Przejrzałam w swoim życiu wiele książek i dużo materiałów się powtarza, dużo jest od twórczości, co jest oczywiście normalne, ale powiem skromnie, że po tych wielu, wielu latach roślinnego jedzenia ciężko jest mnie zaskoczyć, ciężko jest jakiś taki powiew świeżości, i ja też jestem dosyć wybredna, bo bardzo ważne dla mnie jest, żeby przepisy były dosyć proste, oczywiście, żeby były pyszne ale przy okazji, żeby też były z polotem i zdrowe, zbilansowane. I sama po prostu też dużo czytając o zdrowiu nauczyłam się komponować posiłki. I ważne jest dla mnie, żeby rzeczywiście one były zbalansowane i zawierały różnego rodzaju grupy produktów. No i nie ma jak książka, którą napisze dietetyczka, a w dodatku dietetyczka, która świetnie gotuje. Także naprawdę... Ogromne ukłony, ogromne brawa dla wioli. Wiola, słuchaj, jeżeli tego słuchasz, to jestem z ciebie dumna. I dałaś mi tyle inspiracji właśnie do robienia przeróżnych placków, jeszcze póki co słodkich, ale na pewno się skuszę na wytrawne. Tutaj jest też dużo przepisów na gofry. Nie wiem, czy mam Wam tutaj. Um coś przeczytać ze spisu treści, ale jest to wszystko podzielone na śniadania, właśnie gdzie jest dużo fajnych placków, pancake'ów i na przykład takich ala jajecznych też rozwiązań, czy to fucznica, czy jakiś ala omlet. Są lunche są oczywiście obiady, są przekąski, są kolacje, ale po prostu jest cała masa różnych bardzo fajnych, wytrawnych dań z przeróżnych kuchni świata. Także jest to moim zdaniem taka naprawdę super baza przepisów na każdą okazję w zależności od nastroju, preferencji. Super publikacja. Przechodzimy dalej, czas na podcasty. Powiem Wam szczerze, że wkręciłam się bardzo w kanał na YouTubie Magdy Mołek i w ostatnich dniach przesłuchałam prawie wszystkich wywiadów. Oczywiście nie jest niczym odkrywczym, że Magda jest świetną dziennikarką. Niesamowicie prowadzi rozmowy i też dla mnie jest dużą inspiracją. I powiem Wam, że podchodzę sceptycznie do takich wywiadów z, ze sławnymi osobami i z celebrytami. Oczywiście śmieję się, ale Magda ma w sobie coś takiego, że z każdej osoby wyciąga niesamowitą wartość i Rozmów się naprawdę świetnie słucha, bo też Magda jest świetną słuchaczką. Także, jeżeli nie słuchaliście Magdy na YouTubie, to polecam Wam serdecznie. To nie są długie wywiady, a moim zdaniem bardzo ciekawe i umilające. Czas, no, zazwyczaj w tle, ale mimo wszystko wartościowe. I drugi podcast, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest coś, o czym pewnie nie słyszeliście, choć jest to bardzo popularny podcast, ale nie jest polski, jest to podcast amerykański i dostaje od Was bardzo dużo próśb o to, bym polecała to, czego sama słucham, a słucham głównie rzeczy zagranicznych. Jest to podcast, na który trafiłam lata temu, a teraz nie wiem, czemu postanowiłam do niego wrócić. Byłam do niego trochę uprzedzona, bo styl autorów jest dość specyficzny, ale uważam, że wartość jest naprawdę świetna i robią kawał dobrej roboty. Jest to podcast, który nazywa się The Skinny Confidential, Him and Her, i jest to podcast prowadzony przez Lauren Everts Bostyk i jej męża Michaela Bostika, już tak mówiąc po polsku. Jest to podcast ogólnie rzecz ujmując lifestyleowy, ale ja bym go nazwała takim programem o wellnessie i biznesie. Zapraszają tam głównie ekspertów zdrowia, świetnych biznesmenów, blogerów. Różnych, rozmaitych ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Jest to bardzo profesjonalna produkcja. Ja nie słucham każdego podcastu, ale moim zdaniem, na przykład te ich solowe, gdzie dają różnego rodzaju rekomendacje biznesowe, finansowe, ale też właśnie zdrowotne, to jest coś, co naprawdę, czego naprawdę warto posłuchać. Są bardzo na czasie, bardzo na bieżąco z wszelkimi trendami. No i wśród ich gości są naprawdę ogromne nazwiska. Także jeżeli macie ochotę posłuchać czegoś po angielsku, um, zaczerpnąć inspirację właśnie takich wellnessowo, lifehackowo, biznesowych, to polecam serdecznie. I tutaj kończymy ten dział kulturalny i przechodzimy do działu jedzeniowego, który będzie dosyć długi. I zaczynam dzisiaj od herbaty. To będzie tradycja po prostu, że w, każdej, w każdym odcinku solowym jest jakaś inna herbata. Dzisiaj wraca ta sama firma, bo wraca Brown House and Tea. Bardzo fajne, organiczne herbaty. Mówiłam o nich w zeszłym miesiącu. Zapakowane w kartonik, także super, super, super raz 10. Jest to herbata liściasta, Oolong wspaniała. Jest po prostu przepyszna najwyższej jakości z upraw ekologicznych. Kocham jej smak. Porównałabym ją do takiej delikatnej, subtelnej, ale niesamowicie smacznej czarnej herbaty. Ją parzy się 2-3 minuty i naprawdę bardzo się wkręciłam, moi drodze. Także jeżeli macie ochotę, to spróbujcie. Ja na co dzień mało piję czarnej herbaty, ale powiem wam właśnie, że delikatność i szlachetność smaku tego uląga jest nie do podrobienia. Zostając w temacie herbaty, kilka słów o maczy. Wielokrotnie polecałam firmę moja macza. Potem wam mówiłam, że przerzuciłam się na taką herbatę z, ze sklepu Nagomi, na, na maczę ze sklepu Nagomi. Ale słuchajcie, zwracam honor mojej maczy, ponieważ wcześniej miałam maczę codzienną i ona była średnia. Natomiast kupiłam sobie teraz poszłam o krok dalej i kupiłam sobie maczę tradycyjną i jest po prostu przepyszna, smakuje naprawdę tak jak ta prosto z japońskiego sklepu nawet jest dobra bez żadnego mleka ma cudowny, intensywny, zielony kolor i ja piję ją regularnie rano, prawie codziennie Oczywiście mam do tego cały ten sprzęt do przygotowywania maczy. Więcej w ogóle o tym, jak piję maczę, dlaczego piję maczę i co w niej jest takiego wspaniałego. Mówię w moim e-booku o porannych rytuałach, ale nie będę teraz się tutaj rozdrabniać. Polecam wam maczę tradycyjną. Robię ją z bardzo ciepłą wodą oczywiście nie gorącą i dodaję odrobinę mleka tego mojego ukochanego, czyli protein drink mleka z nie zrażajcie się, ono jest cudowne, ma wspaniały skład i jest słodziutkie z natury, a wcale tak dużo nie ma cukru naturalnego, ale w smaku jest słodkie, nie wiem, jak to działa. Oczywiście mówiłam o tym chyba z dwa czy trzy miesiące temu w holistycznych inspiracjach, ale miałam się nie powtarzać i wyluzować, więc idziemy dalej. Zostając przy piciu, mam dzisiaj dla Was kubek kubek termiczny, i na wstępie dodam tylko, że jakikolwiek kubek termiczny macie w domu to on jest wystarczająco dobry. Nie kupujcie nowego. Nie popadajmy w ekogadżeciarstwo, chyba że jakoś tak wybitnie wam się nie podoba ten kubek, to wtedy okej, okay, kupcie, dlatego że z drugiej strony te rzeczy mają też umilać nam życie i cieszyć oko, ale ja wcześniej korzystałam z Capa i to był ten Kipkap szklany, taki bardzo fajny, korkowy i jakby polecam go. Oczywiście sama idea jest wspaniała, ale muszę wam przyznać, że są dwie rzeczy, które mi w nim przeszkadzały. Pierwsze to jest to, że on nie trzyma ciepła i to jest OK, bo on nigdy go nie miał trzymać, choć powiem szczerze, że byłam na tyle nieogarnięta, kiedy go zamawiałam te parę lat temu, że nie zdawałam sobie z tego sprawy. Po drugie, nie wiem z czego to wynika, ale jego gumowa przykrywka ma strasznie dziwny zapach i po prostu. Ona zmienia smak kawy. Nie wiem, czy ktoś z Was też czegoś takiego doświadczył, ale moja kawa po prostu smakowała gumą. Więc nie polecam kawa czy herbata. W każdym razie teraz chodzę sobie z takim śmiesznym bladoróżowym kubkiem, który kiedyś dostałam w jakiejś paczce, i to jest firma, która nazywa się Husky Home, Hiusyk I. Nigdy wcześniej o niej nie słyszałam, ale z tego co wiem, jest to kubek zrobiony z otrębów. otrąb, polski język trudny jest, ryżowych. I jest świetny. Trzyma ciepło. Nie przecieka, choć oczywiście nie wrzucam tego kubka luzem do torby, tylko go trzymam w ręku zazwyczaj. Ewentualnie pionowo do torby też wchodzi. I po prostu świetnie mi się sprawdza. Więc jeżeli z jakiegoś powodu szukacie kubka, to mogę Wam go naprawdę zarekomendować. My jego w zmywarce, mam go bardzo długo i nie mogę zupełnie na niego narzekać. I kolejna rzecz też z działu. Też z działu, powiedzmy, foodowego, ale już nie picie, tylko jedzenie. Jakiś czas temu polecałam Wam masło migdałowe. Moje ukochane, prażonych migdałów marki MyRoJoy. Możecie je dostać, tak jak Wam wspomniałam, na siłoroślin.pl i z kodem Karolina 10 macie 10% zniżki. Ale dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o siostrze tego produktu. Jest to masło nerkowcowe i ono ma w sobie. W 99,7% orzechy nerkowca i jakieś tam małe ilości migdałów i orzechów laskowych. W każdym razie to masło smakuje jak, ja nawet nie wiem, jak biała czekolada z karmelem. Smakuje po prostu jak raj. I to są same nerkowce. To, że one mają w sobie ten niesamowity tłuszcz i słodycz, sprawiają, że jest to po prostu deser przekąska, dodatek z nieba. Serio, to jest, to jest naprawdę karmel stworzony przez naturę. Polecam, cudowna konsystencja. Po prostu, jak dodaję to do mojego śniadania, to rozpływam się. Coś wspaniałego. Też to jest właśnie siła roślin Myrojoy. Zaglądajcie, mam go w domu od dawna i nie wiem czemu ja go wcześniej nie otworzyłam. Po prostu to jest coś przepysznego. Nie wiem też, czy ta firma po prostu robi te robi te produkty w jakiś niesamowicie nowatorski sposób. Ja nie wiem, ale próbowałam różnego rodzaju maseł i te ich, zarówno migdałowe, jak i nerkowcowe, to są jakieś kosmosy. Takim mikro ulubieńcem, mikro inspiracją, o której chciałam Wam powiedzieć, jest to, że po wielu tygodniach kompletnego odrętwienia kulinarnego, ja postanowiłam wrócić do kuchni. czyli znaczy, nie tyle postanowiłam, co po prostu poczułam taką inspirację, żeby gotować. E, absolutnie odświeżyłam mojego Instagrama i cały czas spamuję jakimiś przepisami, także zaglądajcie koniecznie na instagram.com ukośnie Karolina Sobańska. Zrobiłam specjalną zakładkę jedzonko, bo... Nie mogę przestać gotować i tworzyć różnego rodzaju rustykalne, michy w stylu resztkowo-śmietnikowym, ja to zawsze nazywam, ale wydaje mi się, że jest sporo osób, które lubią ten mój styl, więc dzielę się tym. I przy okazji jeszcze Wam powiem, że nieustannie mój e-book, foodbook jest dostępny w sprzedaży właśnie w moim sklepie. Wystarczy wpisać karolina.spańska.com ukośnik foodbook i tam znajdziecie mnóstwo moich sprawdzonych przepisów, których używam do tej pory. Zazwyczaj już z pamięci i na spontanie je mm, odtwarzam, ale ostatnio robiłam moje ciasteczka gryczane z tahini, bo to jest taki mój go-to Deser. Kiedy mam mieć gości, zawsze mam składniki na nie, są przepyszne i musicie je po prostu zrobić. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli słuchacie tego odcinka mniej więcej na żywo, czyli w okresie, kiedy został publikowany, to w czwartek 6 maja o 19 robię wielki powrót na YouTube'a i będzie to nowa forma, czyli live z gotowaniem na żywo połączony z QA. Będę robiła. Pesto z Rukoli, które właśnie pojawiło się na moim Instagramie. Będę przy okazji z Wami rozmawiała prosto z mojej kuchni. Także będziecie mogli zadać mi jakieś pytania. Jeżeli macie ochotę dołączyć, to zapraszam. Już tam ustawiłam premierę. Także wszystko powinno się wyświetlać. Ostatnia rzecz z działu jedzeniowego to jest coś gastronomicznego. Tutaj oczywiście informacja dla osób z Warszawy i okolic. Ale moim wielkim odkryciem i słuchajcie. Daniem, które zamówiłam chyba trzy razy w tym miesiącu, to jest bardzo dużo jak dla mnie. Myślę, że w ogóle to jest dużo, a co dopiero jednego dania. To jest szakszuka z bakłażanem z meze. To jest meze różana na Mokotowie i też siostra, tym razem siostra gastronomiczna, to jest, to jest szuk na Grujeckiej. To jest ta sama firma i ta sama jakość jedzenia i tu i tu polecam coś cudownego takie proste, a takie wspaniałe to jest oczywiście szakszuka pomidorowa z najlepszym bakłażanem na ziemi i do tego jest mały humus, który jest najlepszym humusem na ziemi i oczywiście domowa pita także 10 na 10 zachęcam musicie wypróbować opuszczając temat jedzenia i przechodząc lekko w temat wellness, ale nadal Trochę jakby jeszcze o jedzeniu. Chciałam Wam powiedzieć o olejku CBD, którego używałam w tym miesiącu bardzo intensywnie. Trochę się śmieję, dlatego że jest to olejek CBD z melatoniną, czyli jest to wersja ułatwiająca zasypianie. Przyznam się szczerze, że kwiecień był dla mnie bardzo ciężkim miesiącem, bardzo stresującym, dużo zmian. Finalnie Pozytywnych, ale bardzo wiele dziwnych zawirowań. Tak jak mówię, dużo stresu i zdarzało się tak, że po prostu szykując się do spania, czułam zmęczenie, ale nadal miałam wrażenie, że mój organizm jest pobudzony. I powiem Wam, że ten olejek naprawdę przyszedł mi z pomocą, jestem za niego bardzo wdzięczna. To jest tak, jak powiedziałam, olejek z melatoniną. Marki Lekko. On ma taki profil smakowy czekoladowo-miętowy. Jest to bardzo specyficzny smak, ale ja go lubię. I zazwyczaj stosuję go w taki sposób, że odmierzam sobie jedną pipetę. Zgodnie z instrukcją wkrapiam to sobie pod język i trzymam pod językiem. Już nie pamiętam ile to trzeba trzymać, ale na pewno między 30 sekund a minutę. Ja trzymam minutę. Albo i lepiej, tak na wszelki wypadek. E, następnie już jestem w ogóle gotowa, wtedy do spania tylko sobie siadam, wtedy jeszcze robię te moje wieczorne e, journalingi, e, notowania i ewentualnie czytam książkę. E, kładę się spać i naprawdę powiem Wam, że po pierwsze to e, czuję to wyciszenie organizmu, e, szybko zasypiam i nie budzę się w nocy. A jeżeli się budzę, to nie jest to wybudzające. I tutaj też taka dygresja, bo dzięki temu, że przeprowadziłam wywiad z dr Magdą Kaczor, zrozumiałam, że jeżeli wstajemy do toalety w nocy, to nie znaczy, że nasz sen jest zaburzony, bo jeżeli bez problemu wracamy do łóżka i zasypiamy, to wszystko jest git. I powiem Wam, że u mnie tak to wygląda, także przestałam się stresować tym, że się budzę, bo to jeszcze bardziej mnie wybudzało. I teraz nadal zdarza mi się wstawać, ale ale tak jak mówię super mi się wycisza i zasypia właśnie z tym olejkiem i zostawię wam oczywiście namiary dlatego że z kodem karolina20 macie 20% zniżki i poprosiłam lekko o specjalną ofertę że do końca tego tygodnia czyli do 9 maja do niedzieli włącznie jeżeli zamówicie sobie olejek właśnie z kodem karolina20 to dostaniecie darmową dostawę. Więc myślę, że to jest naprawdę super deal. No bo kto lubi płacić za dostawę? Także polecam cudowna sprawa. Już teraz bardziej przejdę do tego świata wellnessowego i powiem Wam o rzeczy, o której chyba zapomniałam kiedykolwiek powiedzieć, a jest to produkt, który. Towarzyszy mi od wielu, wielu, wielu miesięcy, choć nie zdziwiałabym się, gdybym może powiedziała o nim w jakimś takim podsumowaniu roku. W każdym razie żyjemy w czasach pandemii, jest to fakt niezaprzeczalny i każdy z nas czymś tam sobie ręce dezynfekuje, mam nadzieję. Oczywiście jest wiele produktów na rynku, uważam, że one są często bardzo szkodliwe i naprawdę fatalnej jakości, albo z okropnym zapachem i tragiczną konsystencją. Jestem dosyć wybredna i uważam, że każdy powinien być wybredny, bo to jest coś, co stało się tak nieodzowną częścią naszego życia, że warto naprawdę celować tutaj w jakość. Także jest to płyn dezynfekcji mojej kochanej marki kosmetycznej Purite, który nazywa się Manus. Jest to hand sanitizer, tak jak powiedziałam, który ma w sobie naturalne olejki eteryczne. Jest to oczywiście też najwyższej jakości produkt dezynfekujący, który mógłby być używany na sali operacyjnej, ale do tego zawiera olejek eukaliptusowy, rozmarynowy, goździkowy, cytrynowy, z drzewa herbacianego i cynamonowy. Jest to wspaniałe połączenie zapachowe i za każdym razem, kiedy go używam, to wszyscy po prostu pytają mnie, co to jest, co tak pięknie pachnie. To jest prawdziwy aromaterapia czyli jakby dezynfekcja i aromaterapia w jednym. Można też kupić ten olejek właśnie olejek, tak już nie płyn, tylko kupicie ten produkt w formie czystego olejku, który jest właśnie połączeniem tych cudownych olejków eterycznych I ja powiem wam, zdradzę wam taki hack że kiedy robię pranie, to używam tego właśnie olejku, dolewam go do mojego żelu do prania, bo używam takiego ekologicznego żelu bez zapachowego z Rosmana, choć przymierzam się do kupowania jakichś takich zero waste'owych proszków, także może dajcie mi znać na Instagramie najlepiej na Karolina Sobańska podcast albo, albo w komentarzach na YouTubie. Czy znacie jakieś fajne, fajne miejsca, żeby taki proszek zakupić, natomiast ja wam tego mojego żelu, wkrapiam ten olejek i wszystko pięknie pachnie, oczywiście polecam tylko jeżeli lubicie ten zapach, także najchętniej sobie go powąchajcie na przykład w sklepie Purite na, na Grzybowskiej w Warszawie. I powiedzmy, że to był taki mm, kosmetyczny kącik, zalążek kosmetycznego kącika, więc teraz już idąc w kosmetyki powiem Wam o produkcie, który mam też od... Y Kilku miesięcy. Miałam go ze sobą na Wyspach Kanaryjskich, teraz na Fuercie, właśnie w marcu. I jest to produkt dosyć nowej kosmetycznej marki polskiej, która nazywa się Ala. To jest marka bardzo fajna, też cruelty-free, bliska planecie, stworzona przez modelkę Kasię Strus. I to jest taki produkt, który nazywa się. Sk Ken Stick i jest to taki sztyft do skóry, który nawilża, łagodzi, regeneruje. W każdym razie, po pierwsze, on jest we wspaniałym opakowaniu takim zero-waste'owym, 100% kartonikowym i bardzo wygodny w użyciu, w ogóle taki całkiem spory. Ja uwielbiam go stosować, aż sobie go teraz o, nałożę na usta. No właśnie, ja go używam na usta mm. i on zawiera niesamowitą mieszankę różnego rodzaju... Olejków, także jest naturalny, jest odżywczy i przy okazji po raz kolejny usta dla zmysłów, bo po prostu przepięknie pachnie i też właśnie z uwagi na to, jaką kompozycję stanowią te olejki, ma on takie działanie właśnie wyciszające, terapeutyczne, on jest w ogóle też polecany ponoć do, do medytacji, do takiej właśnie też domowej aromaterapii, ale ja używam go na ustach, miałam go ze sobą właśnie na wyjeździe i Kaja się w nim zakochała więc podarowałam jej drugi egzemplarz i teraz przyjechałam do domu na chwilę do Łodzi i moja mama powiedziała, czy mogłabym mi też dać taki, taką pomadkę. Powiedziałam oczywiście, że nie, dlatego, że ja ją kocham. Pozdrawiam moją kochaną mamę. Może jej kupię w takim razie jeszcze jeden egzemplarz. No, nie mniej fantastyczny produkt. Naprawdę powiem Wam, że w ostatnich miesiącach mega mi się sprawdził i jest super wydajny, bo końca nie widać, także super, brawo Ala, robisz ekstra rzeczy. Droga Marko Ala, ale droga Kasia Ustrus. I na koniec jeszcze kosmetycznie chciałam wam opowiedzieć o marce kosmetyczno-higienicznie w zasadzie, bo jest to marka bliska mi też od bardzo dawna. Jest to marka Jurkaja, o której kiedyś mówiłam w podcaście dawno, dawno temu. Jest to marka, która generalnie zajmuje się produktami kobiecymi, produkują wkładki higieniczne, naturalne z ekologicznych surowców, edukują w ogóle w zakresie tego, jak ważne jest, żeby właśnie w tych okolicach intymnych kobiety zwracały uwagę na to, Czym się otaczają i czego dotyka ich skóra, bo jest to naprawdę bardzo wrażliwe miejsce, a coraz więcej na szczęście mówi się o tym, jak toksyczne są na przykład tampony. W każdym razie ja mam z Urkaya chociażby kubeczek menstruacyjny, który też powinien mieć swoje miejsce w takich ulubieńcach, dlatego że jest to coś, czego używam od wielu lat i jest to fantastyczne rozwiązanie, które jest zarówno wygodne, jak i świetne dla planety. I tutaj redukcja śmieci to jest bardzo ważny aspekt używania tego kubeczka. Wiem, że to nie jest dla każdego, ale polecam Wam spróbować. Ja do tego używam właśnie wkładek z Yorkaya, ale dzisiaj chciałam powiedzieć o czymś innym. Zaczęłam stosować płyn do higieny intymnej właśnie Yorkaya, który jest fantastyczny i uważam, że zasługuje na to, żeby o nim powiedzieć. Jest on na bazie aloesu i też jest fajne to, że można sobie zamawiać takie refile Kalka, kalka wszechczasów, czyli po prostu um, dodatkowe zapasy um, tego płynu, tak żeby nie trzeba było za każdym razem kupować takiej wersji z pompką. I drugi produkt, który też um, testowałam w tym miesiącu, to jest olejek intymny, który um, koi, nawilża, odżywia skórę, szczególnie jeżeli. Nie wiem, używamy golarki, to szczególnie istotne, wydaje mi się, to, żeby o tę skórę zadbać. Ona jest bardzo skłonna do, do podrażnień, także polecam Wam serdecznie. No i tak jak zawsze, wszelkie rzeczy, o których tam mówię, podlinkuję Wam w opisie. I tak śmiałam się strasznie, pisząc sobie plan tego odcinka, dlatego że powiedziałam o Your kaja, a teraz jeszcze kilka słów o mojej Kai, którą już też tutaj wywołałam przy jakiejś okazji przed sekundą. Bo ogromnym ulubieńcem moim było coś, co przytrafiło mi się w zasadzie w marcu, ale zapomniałam Wam o tym powiedzieć w zeszłym miesiącu. Jest to kosmogram. Kosmogram to jest analiza Twojego um, wy grafu, wykresu, mapy, um, rysunku urodzenia, który jest stworzony na podstawie. Układu planet, w momencie, w którym się urodziłeś, urodziłaś? W dokładnie w miejscu, gdzie się urodziliście. I kosmogram jest czymś, co analizuje, opisuje i o czym opowiada ci astrolog. Mogliście o tym trochę u mnie posłuchać jakiś czas temu, czyli w zeszłym roku, ponieważ miałam dwa odcinki z Kasią Kosmot, z Kasią Bartoszewicz, właśnie o tym, czym jest kosmogram o zodiaku, i drugi o Księżycu. I tam nawet Kasia robiła mi taki ala, właśnie taką Ala analizę kosmogramu. Natomiast nigdy nie miałam takiego takiej prawdziwej sesji i zrobiłyśmy to razem z Kają. Znaczy, Kaja zrobiła to dla mnie podczas naszego wyjazdu, i powiem Wam, że to było niesamowicie. Ważne dla mnie doświadczenie. Po pierwsze, bardzo uwalniające, pomagające w samoakceptacji, w samopoznaniu, i to są tego typu doświadczenia, które um, mogę tutaj to porównać, na przykład, do zrobienia testu Galupa albo do zanalizowania swojego Human Design. Jeżeli nie macie pojęcia, o czym mówię, poprzez Human Design. Czekajcie, spokojnie, bo nadchodzi odcinek o human design. To jest coś, co mnie fascynuje od lat. Ja nigdy o tym praktycznie nie mówiłam, ale mam już cudowną ekspertkę, też jedną z waszych ulubienic, która o tym opowie. I tak samo jest w przypadku kosmogramu, że dowiaduje się o sobie rzeczy, które tak naprawdę we mnie się działy, które częściowo wypierałam, albo które dopiero chciałam odkryć rzeczy, które pomagają nam po prostu zrozumieć, to kim jesteśmy, w jaką stronę idziemy co sprawia nam trudność, jak sobie z tym poradzić. no Jest to temat rzeka, jeżeli siedzicie gdzieś tam w temacie duchowości, astrologii, to wiecie o czym mówię, a dla osób kompletnie nie, nie z tego świata też nie chcę tego bezsensownie opisywać w taki enigmatyczny sposób, jeśli coś czujecie, że to jest dla Was, to po prostu zaglądajcie do Kai. z tego co wiem Kaja przyjmuje teraz regularnie osoby na indywidualne kosmogramy podajecie je swoją datę urodzenia miejsce i czas urodzenia i przez godzinę po prostu dowiadujecie się kim jesteście brzmi to dziwnie? to trudno, brzmi to super? to piątka bo też tak uważam i na sam koniec chciałam powiedzieć Wam o czymś też takim wellnessowym i to będzie taka Taka namiastka mody, bo wiele rzeczy, które skradło moje serce modowe w tym roku, w tym roku, co ja mówię, już rzeczywiście kończymy odcinek, w tym miesiącu, to były rzeczy z drugiej ręki, to były jakieś rzeczy, które kupiłam na bazarkach albo które dostałam od babci sprzed wielu, wielu lat i pomyślałam sobie, że trochę bez sensu jest mówić o jakichś moich ulubionych rzeczach, których nie możecie dostać, więc mogę tylko was zachęcić do tego, żeby grzebać w, w vintage'owych tematach i, i pytać mam, babci czy innych członków rodziny o to, żeby wam pokazali. Jakieś tam swoje zgliszcza szafy. Oczywiście bazarki antyków i staroci też są, też są świetnym rozwiązaniem. Ale jako, że nic oficjalnie o modzie Wam nie powiem, to chciałam Wam powiedzieć o poduszce do medytacji, bo to też jest rzecz, którą mam od ponad roku, z której korzystam ostatnio dzień w dzień. Przez długi czas medytowałam po prostu na ziemi w świecie skrzyżnym, ale bardzo ważne. I bardzo zdrowe jest siadanie wyżej, czyli mm, nasze nogi są na ziemi, ale nasze pośladki są uniesione. Szczególnie w przypadku osób takich jak ja, które mają krzywy kręgosłup i które mają problem z siedzeniem prosto, lepiej podwyższyć się i mieć prosty kręgosłup niż y, po prostu go wyginać i mieć takiego mikrogarba i się męczyć, bo też w trakcie medytacji nasza postawa się pogarsza, bo nie jesteśmy tacy skupieni na tym, żeby siedzieć prosto. Dlatego uważam, taka poduszka jest czymś wspaniałym. Mam poduszkę z firmy Plantule, jest wspaniała, z naturalnym wypełnieniem, obita naturalnym materiałem. Moja jest taka leniano-łososiowa i polecam Wam serdecznie wspaniała rzecz. Kochani, to by było na tyle. Mam wrażenie, że w tym odcinku byłam taka bardzo spokojna i wyważona. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, ale mam nadzieję, że miło Wam się tego słuchało. I na koniec Wam tylko przypomnę, że podcast oczywiście jak zawsze, w każdy poniedziałek o 7 rano, na YouTubie, kiedy jest wywiad, ukazuje się wersja wideo, także. Zaglądajcie. Myślę, że to jest fajne, takie, mm, fajny bonus, jeżeli lubicie też patrzeć na, na ludzi, kiedy dyskutują. Za tydzień mam dla Was rozmowę, którą zapowiadałam na Instagramie, czyli niesamowitą dyskusję o kobiecości z Mają Sobczak, która była już u mnie dwa razy. I zachęcam Was do obserwowania podcastu na Instagramie. Naprawdę, Karolina Sobczak, podcast to jest ta przestrzeń, gdzie wrzucam cytaty, jakieś fajne refleksje, dyskutujemy sobie w komentarzach bardzo się cieszę, że mogę tworzyć taką społeczność, więc dołączajcie, bo jest mi super miło i myślę, że mega ważne jest to, żeby te tematy zgłębiać i dzielić się swoimi wrażeniami. Także tam też piszcie, co sądzicie. Jeżeli macie jakiekolwiek komentarze odnośnie tego, o czym dzisiaj mówiłam, to tak samo śmiało uderzajcie. W przypadku YouTube'a ta sama sytuacja. I jeżeli mnie obserwujecie znaczy słuchacie na Spotify, to koniecznie mnie tam zaobserwujcie, na YouTube mnie zasubskrybujcie, a na iTunesie możecie... Też dodać podcast do biblioteki i wystawić mu recenzję. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli wybierzecie wybraną przez Was liczbę gwiazdek, napiszecie kilka słów opinii, bo to sprawia, że podcast jest częściej promowany, trafia do większej ilości osób. A umówmy się, o to chodzi nam wszystkim, że jeżeli coś jest naszym zdaniem ciekawe i wartościowe, to chcemy, żeby więcej osób też. Tego słuchało i edukowało się. Ja za każdy taki komentarz jestem bardzo, bardzo wdzięczna. To jest super miłe, jest już was tam bardzo dużo. Także dziękuję Wam, dziękuję, 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 dziękuję. I chyba już więcej dzisiaj nic do powiedzenia nie mam. Pamiętajcie, że robiąc zakupy w moim sklepie, wspieracie fundację F. Kropka, także rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo też jest to temat. Niesamowicie bliskiej mojemu sercu. Wszystkie linki zostawiam Wam u dołu i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.